Dzień dobry, przepraszam za opóźnienie. Błagam, usiądź koło mnie. Wybierz mnie, proszę. Tak, to moja szansa. Zaraz mnie o coś zagada. Potem pogadamy na przerwie, po szkole. Potem zaprosi mnie na randkę. Pójdziemy razem na studia. Potem ślub i dzieci. Muszę już zacząć szukać imion. Pewnie będzie chłopczyk. Aria, masz może pożyczyć długopis? Nie. Ale natrętny typ z niego jednak. Ja, ale bym się wkopała. Co on w ogóle sobie myśli? Cham. Napisałam, że to jest takie kocie oko. Kasiu, a chciałabyś mi dać może numer telefonu? Człowieku, chyba nie twoja liga. On serio myśli, że może zarywać do kogoś takiego jak ja? Numer telefonu to twojej koleżanki, Alicji z 3A. Jest bardzo ładna. Jasne, oczywiście. O, to gnojek! Co on widzi w tej Alicji takiego fajnego? Włosy ma brzydkie. Co ona ma, czego ja nie mam, ha? Ale mam cycki opuchnięte. Masakra. Za mały stanik założyłam. I te stringi mi się jakoś wpijają. Kurde! Muszę zdjąć potem w łazience. Najwyżej będę bez chodziła dzisiaj. Oj, jak dobrze będzie po WF-ie wskoczyć pod ciepły prysznic, rozebrać się. A tego co ugryzło? Hej! Siema. Ale mnie ta kanapka z majonezem rozwaliła. Ja cię! Już mam fazę świstaka normalnie. Zaraz mi rozsadzi chyba. Nie wytrzymam! Przepraszam bardzo. Czy mogłabym udać się na chwilę do toalety? Oczywiście. Och, mam nadzieję, że tym razem sracz się nie zapcha jak po ostatnim kepsie. Kasik, smacz, proszę cię, nie zrobiłem pracy domowej. Pewnie, bierz. Jezu, dzięki. Dobrze, spisuj, spisuj. Przynajmniej ktoś inny jeszcze będzie miał jedynkę z tego, bo nie umiałam rozwiązać ani jednego zadania. Oj, no i po długopisie. Kurczę, no ja chciałem. Czekaj, ja mam tamci swój. Gdzieś tu... O! Dam mu ten najbardziej obgryziony, bo już nawet mnie samą on brzydzi. Och. Oj, oj, oj. Lepiej zamknę. No nic, no w tej sytuacji zostaje mi nieprzygotowanie, ale dzięki wielkie. Spoko. Ale ci niektórzy kolesie są dziwni. Fajny ten Arek z 3B, kurde, może zagadam do niego potem, no ale sama nie wiem. Ech, wszyscy jakoś mi przypominają Przemka, jednak stara miłość nie rdzewieje, wszystkich do niego porównuję podświadomie. Do tego jego uśmiechu. No i czego się cieszysz? Znowu nic nie umiesz i chcesz ściągnąć? Nie no, tak się tylko zamyśliłem. Jezu, ten jego uśmiech cholerny. Nienawidzę siebie samej za to. Hej Kasia, tak sobie myślałem, że może ten... Ciekawe, czy się tak denerwuje, bo ze mną gada, czy po prostu jest tak głupi, że nie umie powiedzieć jednego zdania po polsku? To znaczy, Katarzyno, moja droga koleżanko, w której oczach gubię się bardziej niż w matmie. Czy zechciałabyś spędzić ze mną odrobinę swojego czasu po godzinach lekcyjnych i udać się razem do przybytku zwanego kinem? Oh my god. No, fajny jest, ale już chyba wolałam go w wersji przygłupa. Znaczy, ty, ja, kino dzisiaj, przytulanie, śmiech, film. Pewnie, czemu nie? W końcu facet, który mówi prostym językiem. Ideał. Hejka. Hejka. Co tam? Dobrze, a u ciebie? Dobrze. Ledwo wstaję z łóżka rano. Nienawidzę swojego ciała, swojego życia i całej tej szkoły.
Nikt mnie nie lubi, nie umiem być sobą, przede wszystkim udaję. Rozpadam się na tysiące kawałków każdego dnia, żeby potem znów się pozbierać do kupy. Nie daję już rady. Aria, bo tak sobie pomyślałem, może to trochę dziwnie zabrzmi teraz, ale gdybyś chciała porozmawiać o świecie na przykład, tak po koleżeńsku, bez podtekstów, to jestem. O, jesteś taki kochany, Przemek. Nie, naprawdę wszystko w porządku, ale dzięki. No dobrze. Jaki creep, nie mogę. Czemu wszyscy chłopcy tacy są? Tylko jedno im w głowie. Typowy simp. Podaj przyczyny rozpadu Związku Radzieckiego. No to tak. Nieefektywność gospodarcza systemu socjalistycznego, przegrana konfrontacja z USA na polu wyścigu zbrojeń w latach 80. Pucz moskiewski. Dobra, wolniej, co to jest, jakieś dyktando, czy co? 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 Czy on mi właśnie czytał w myślach? Nie, nie, to niemożliwe. Chociaż, a gdybym tak sobie pomyślała teraz o Piotrze i tych jego silnych ramion. Skończyłem pisać, nic nie umiem. Także oddam. Wiedziałam. Dzięki za obejrzenie tego odcinka do końca. Mamy nadzieję, że wam się podobał. Był wśród nas też kiedyś Mikołaj. On nadal jest, słuchajcie, wyjechał na podróż swojego życia, ale ma dla was niesamowitą historię. I mówimy to do was tylko dlatego, bo naprawdę byśmy chcieli, żebyście tę historię usłyszeli. Halo, cześć Waksy. Stęskniłem się. Jak niektórzy z was pewnie wiedzą, a niektórzy nie, to od paru miesięcy sobie podróżuję po świecie. I będąc w Belize spotkała mnie dość interesująca historia. Jeżeli chcecie posłuchać i przeżyć ten dramat ze mną jeszcze raz, to wpadajcie w link, który gdzieś będzie podany. Arek, podasz link? Poda Arek link. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce i pozdrawiam was. Cześć.